Tak, to aluminium. Nowy Spec Chisel to pierwszy aluminiowy hardtail od dobrych 20 lat, który ma tak dobry marketing. Może się wydawać śmieszne, że Spec chwali się aluminiowym rowerem. Jest jednak czym, a nam ten kierunek bardzo się podoba. Zaraz o wszystkim opowiemy. Harda Horda, witajcie w trzecim sezonie naszych testów. Odkąd pojawiły się karbonowe konstrukcje, stały się one od razu synonimem profesjonalnego roweru do XC. W dalszym ciągu tak oczywiście jest, jednak trzeba uczciwie przyznać, że duża w tym zasługa samych producentów, którzy nie promują i nie rozwijają w dalszym ciągu aluminiowych konstrukcji. Aluminium oczywiście jest z nami już od dawien dawna i właśnie już dawno temu na takich właśnie konstrukcjach aluminiowych powstawały najlepsze rowery XC do ścigania. Być może dostosowanie właśnie geometrii do obecnych tras, do obecnych wymagań zawodników dałoby całkiem ciekawy rezultat i na pewno zaoszczędziłoby sporo pieniędzy. Takim właśnie tropem poszedł Spec, tworząc nowego Chisela, czyli aluminiowego hardtaila, dość lekkiego, ponieważ rama tutaj waży 1400 gramów. Cała konstrukcja jest oczywiście w miarę lekka, jak na to, jakie ma zastosowane tutaj komponenty. Geometria aluminiowego Chisela niewiele różni się od topowego karbonowego S-Worksa. Mamy tutaj dłuższą rurę, górną rurę, co powinno się teoretycznie przełożyć na większą stabilność podczas jazdy. Kąt główki ramy aluminiowego hardtaila to 68 stopni, czyli pół stopnia mniej względem karbonowych konstrukcji. Powinno się to jeszcze lepiej przełożyć na kontrolę roweru na zjazdach i oczywiście lepiej się to wpisuje w obecny trend, czyli idący w kierunku geometrii forward. Poza nowoczesną geometrią ramy mamy tutaj również możliwość zamontowania dropera. Mamy również wewnętrzne prowadzenie linek w obrębie przedniego trójkąta. Są również boosty, czyli wszystko, co przyszły nabywca oczekuje właśnie od dobrego roweru HT. Mnie osobiście bardzo się również podoba podejście do supportu. Nie powstało w historii kolarstwa nic lepszego w serwisowaniu właśnie niż wymieniane, wkręcane miski supportu. Osobiście już posiadam do tego rozwiązania nawet 3 klucze Shimano, ale jest to oczywiście wina japońskiego producenta. Dba cały czas, żebyśmy się po prostu nie nudzili. Warto również wspomnieć o nowoczesnym podejściu do spawania samej ramy. Oczywiście technologia idzie wciąż do przodu i tutaj również dała o sobie znać. Nie są to już zwykłe pospawane ze sobą proste rurki. Zdjęcia ze strony Speca koncentrują się właśnie na główce ramy, ponieważ mamy tutaj charakterystyczną krzywiznę, dzięki czemu rower jest połączony na większej powierzchni. Powinno się to przełożyć na dużo większą stabilność tej części ramy, czyli główki, no i oczywiście na sterowność roweru. Z aspektów wizualnych warto wspomnieć, że rama jest bardzo elegancko wykonana i musi się podobać. Nam niestety trafił się może najmniej efektowny egzemplarz, ponieważ zwykły czarny, ale można sprawdzić na stronie, jak wyglądają propozycje właśnie zakupu samej ramy. Występuje ona w kilku wariantach, między innymi limitowanej, nawiązującej do żywiołów, oraz również trochę tańszej, zielonej, naprawdę bardzo ładnie pomalowanej. Niestety, jak ze wszystkim związanym z rowerem w obecnych czasach, również z tymi ramami jest problem, jeśli chodzi o dostępność. Przejdźmy do części testowej. Od Chisela oczekuję oczywiście nie mniej niż od standardowego roweru do ścigania, ale żeby o tym się przekonać, musimy ruszyć w teren, więc kierunek las.
nie przez przypadek kończymy na zjeździe, ponieważ Chisel to faktycznie prawdziwy przecinak i w dół idzie naprawdę nieźle. Duża zasługa na pewno właśnie odświeżonej geometrii, o której wspominałem na samym początku. Widać już właśnie wizualnie, że widelec naprawdę wpisuje się idealnie w obecne standardy, czyli jest mocno wysunięty do przodu, co zresztą zauważyliśmy praktycznie w każdym nowym rowerze, ale na pewno nie w aluminiowym. Jest to pierwszy aluminiowy rower HT, którego w zasadzie testujemy. Na pewno nie ostatni, ponieważ szykujemy jeszcze kilka ciekawych tematów w tym roku. Ale przejdźmy do samego speca. Na pewno warto wspomnieć głównie o tym, jak się na nim jeździ, o samej geometrii. Rower jest w rozmiarze M, czyli jak zwykle nie do końca do mnie spasowany. Taki niestety tylko i wyłącznie był. Na pewno dużo lepiej odnalazłbym się na rozmiarze L i taki też jest przez producenta dedykowany pod moje 1,80 m wzrostu. Ale można sprawdzić, ile jest wysunięta sztyca obecnie w rozmiarze M. Również nie odczułem tego, żeby rower był jakiś za krótki. Warto też wspomnieć, że rower właśnie ten najwyższy model, który testujemy, ma trochę dłuższy mostek względem tych niższych modeli, czyli tych za 7000. Trzeba przyznać, że pomimo nie do końca dopasowanego rozmiaru jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak się jeździ właśnie na nowym Chiselu. Bardzo sportowa i wygodna zarówno pozycja, co mnie najbardziej jak gdyby tutaj ubodło, no to amortyzator. Już przed samą jazdą nie byłem z niego zadowolony, ale okazało się, że w trakcie jazdy całkiem nieźle się spisuje. Jedyne, czego w nim brakuje tak naprawdę, no to blokady z kierownicy. To jest element niezbędny, jeśli chcemy agresywnie i dynamicznie jeździć. Tutaj widać zresztą na filmie, jak amortyzator pracuje, jeśli starałem się jechać w miarę szybko, stojąc w pedałach. Niestety to dyskwalifikuje właśnie takie zawieszenie przy szybkiej jeździe. Duży plus za opony fast tracki 2,3 cala, czyli naprawdę dosyć szeroko w połączeniu z obręczami o szerokości wewnętrznej 25 mm. Rower naprawdę nieźle się wkleja w zakręty, zwłaszcza tutaj na takim terenie jak jeździmy, jest sucho, więc naprawdę można nieźle na tym rowerze poszaleć. Duży plus za napęd oraz hamulce. Wszystko działa bardzo precyzyjnie. Mamy tutaj cały napęd Deore w połączeniu z manetką SLX oraz przerzutką właśnie również od SLX-a. Do niczego nie można się przyczepić. Duży zakres powinien wystarczyć każdemu do jazdy w terenie. Hamulce oczywiście podstawowe, ale działają bardzo dobrze. Modulacja oraz siła hamowania jest idealna. Jeszcze kilka słów o samej jeździe. Bardzo pozytywnie wypadła właśnie szeroka kierownica w połączeniu z geometrią, którą tutaj zaproponował spec. Nie wiem, jaki procent udziału w sterowności samego roweru ma rozwiązanie właśnie spawania, które jest tutaj zrobione przy główce ramy, ale naprawdę rower jedzie bardzo pewnie i bardzo precyzyjnie. Duże zaskoczenie jest takie, że nawet przy niskiej prędkości rower jest bardzo zwrotny, co przy geometrii forward nie zawsze właśnie idzie w parze. Testowany rower to najwyższy model Chisela, kosztuje 9000. Jest jeszcze niższy model za nieco powyżej 7000 zł. Jest on dosyć podobnie skonfigurowany, ma trochę gorszy osprzęt oczywiście. Rowery oczywiście dostępne są w salonie Rowimix Specialized w Krakowie, gdzie możecie oczywiście je oglądać oraz przymierzyć się do konkretnego modelu. Tak jak wspominałem, testowany Chisel to 9000 zł. Moim zdaniem jest to największy minus właśnie tego rowerka. Moim zdaniem powinien być minimum 10% tańszy, zwłaszcza patrząc i biorąc pod uwagę najniższy model karbonowego Hardtaila, który jest tylko i wyłącznie 300 zł droższy od obecnego modelu. Dodatkowo należy wspomnieć również to, że Hardtail karbonowy jest praktycznie tak samo skonfigurowany. Pomimo nie najniższej masy całego roweru, trzeba przyznać, że radzi sobie on całkiem dobrze w takim terenie, jak tutaj go testowaliśmy. Na pewno masa przełożyłaby się negatywnie na długich podjazdach,
jednak jeśli nie planujemy właśnie jakichś strasznie ekstremalnych wycieczek po najwyższych górach, no to na pewno nie odczujemy nawet masy. Wszystko jest tutaj bardzo dobrze zbalansowane i naprawdę nie czuć nadwyżki masy w żadnym elemencie jazdy. Podczas samej jazdy naprawdę bardzo szybko zapominamy, że jest to aluminiowa konstrukcja. Rower naprawdę niewiele odbiega od najlepszych karbonowych hardtail. Dzięki za oglądnięcie naszego premierowego, testowego odcinka w 2021 roku. Oczywiście dopiero się rozgrzewamy i jest to pierwszy film i zwiastun tego, co będzie się działo w całym roku. Mam nadzieję, że tych filmów będzie jak najwięcej. Na pewno zakładamy przetestować jeszcze kilka aluminiowych hardtaili, ponieważ jest to całkiem ciekawy temat. Tymczasem wielkie dzięki, śledźcie nas oczywiście w social mediach, żeby nie ominąć żadnej naszej nowości. My jedziemy dalej w trasę. Cześć!